Mówiłem już wczoraj, że kolejne trzy dni to zestawianie Judasza z innymi postaciami. Jakby pokazanie tej zdrady Syna Bożego ze strony Judasza w różnych zestawieniach. Jakby pokazanie, oświetlenie tej zdrady Judasza właśnie w różny sposób. Dziś mamy wzięte z Ewangelii świętego Jana zapowiedź zdrady Judasza oraz zapowiedź zdrady Piotra, wypowiedziana według Ewangelii świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy. Bardzo znamienne są różnice. Oto w czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Wiemy z całości Ewangelii, że tak naprawdę z tych 12 wiedział o zdradzie Judasza sam Judasz, a zarazem drugi to umiłowany uczeń Jan. Dowiedział się o tym za pomocą znaku, który tylko sam rozumie. Ten, któremu podam kawał chleba umoczony w winie. Nie wiedział o zdradzie Judasza żaden inny z apostołów, ponieważ polecenie Jezusa, aby poszedł i udał coś, rozdał coś i załatwił na mieście, zwłaszcza pewnie miałby, tak sądzili, rozdać ubogim to, co im potrzeba, pozostało nieodkryte przed pozostałymi apostołami. Natomiast ciekawe, że wyparcie się Piotra apostoła Jezus czyni tajemnicą żadną. Publicznie o tym mówi, zapowiada wprost, jakby można było ostrzec, upomnieć uprzedzająco. Powiedział Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, a Ty trzy razy się mnie wyprzesz. W bardzo otwarty sposób Jezus mówi wobec pozostałych apostołów, wobec Judasza, do tego, który ma być pierwszym spośród apostołów. Wyprzesz się mnie, jeszcze tej nocy. Nie pomoże to. Jedna rzecz, która dość często pojawiała się w dawniejszych, może nie komentarzach, ale raczej chwytach homiletycznych, to fragment, który znajdziemy też dzisiaj. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Dość sporo homilii wykorzystywało ten fragment, żeby powiedzieć, to jest pierwszy, który przyjął świętokradzką komunię świętą. Patron, czasami mówiono o nim, ty, którzy przyjmują komunię świętą z grzechem ciężkim. Jedno i drugie niewłaściwe sformułowanie. Jest to etap wieczerzy paschalnej, w czasie której spożywa się chleb, pije się wino. Za chwilę Judasz wyjdzie i jak święty Jan napisze, była noc. Drugi znak wskazujący na to, jak bardzo ciemno jest w duszy tego człowieka. Nie spożył komunii świętej, tym bardziej nie może być patronem tych, którzy komunię świętą przyjmują w sposób świętokradzki. Wciąż jest wielka tajemnica Judasza, jak mówimy. Pojawiło się wiele wyjaśnień, wytłumaczeń, hipotez, sztuk teatralnych, powieści, także i ekranizacji tego, co się działo w duszy tego człowieka, który świadomie wystąpił przeciwko Synowi Bożemu i Zbawicielowi. Ale zarazem wypełnił to, co było zapowiedziane, ażeby Syn Człowieczy wydał swoje życie na okup za wielu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Błogosławmy Panu.